zapytania i po prostu zostaje wyłączony. Tak. Jest to naprawdę jeden z najpopularniejszych ataków, wykorzystywany do bardzo, bardzo dawna. Zmienia się tylko tak naprawdę jego natężenie, że te ataki są coraz większe i związane jest to tak naprawdę z popularyzacją tak zwanego internetu rzeczy, czyli że coraz większa liczba urządzeń, czyli to już nie mówimy tylko o smartfonach, komputerach, laptopach, tabletach podłączonych do internetu, tylko mówimy tutaj tak naprawdę o lodówkach, samochodach, sprzęcie AGD, o praktycznie wszystkim, co jest podłączone do internetu. I niestety kwestia zabezpieczeń tych urządzeń jest na bardzo niskim poziomie. One tak naprawdę mają bardzo często najprostsze hasło i najprostsze loginy, czyli 1, 2, 3, 4, ABCD, co powoduje, że tak naprawdę bardzo łatwo się złamać. I ten właśnie ostatni atak został spowodowany przy użyciu tej liczby tych urządzeń, tak zwanego internetu rzeczy. Więc on nie jest inny, jeżeli chodzi o jego technikę, on jest tylko i wyłącznie inny, jeżeli chodzi o wielkość. Technikę. A ta wielkość po prostu tego transferu, tej liczby zapytań, wynika właśnie z tego, że coraz więcej rzeczy jest połączonych do internetu. Dlaczego wobec tego wielu ekspertów w Polsce i za granicą uważa właśnie ten atak za bardzo niebezpieczny? Padają wręcz takie stwierdzenia, że może to być preludium do działania na dużo większą skalę. Taki atak po prostu jest pewnym, zresztą o tym już pisali eksperci też. Jest to, tak jak to pani powiedziała, jest to pewne preludium i niektórzy uważają, że jest to pewien prolog do możliwości wyłączenia internetu, czyli zaatakowania tak zwanych root serwerów, na których internet stoi i w ten sposób wyłączenia albo tylko i wyłącznie niektórych elementów sieci, albo nawet całego internetu. I właśnie przez to, że tak naprawdę mamy coraz większą tą liczbę urządzeń i możemy spowodować coraz większą liczbę zapytań, staje się to nawet możliwe. Co więcej, doniesień tak naprawdę amerykańskiego wywiadu, dokładnie dyrektora amerykańskiego wywiadu, Jamesa Clappera, wynika, że za tym atakiem nie stoi żadne państwo, tylko najprawdopodobniej stoi grupa niepaństwowa, co powoduje, że to zagrożenie wzrasta, ponieważ zmniejsza się ta asymetria siły między tym, co dysponują, między zdolnościami państwowymi, a zdolnościami aktorów niepaństwowych. Ostatnio coraz częściej mówimy o działaniach hakerów, chociażby w przypadku kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Eksperci podają wówczas kierunki, z których takie ataki nadchodzą, czy to Rosja, Chiny, Korea Północna. Niektórzy twierdzą, że za grupami hakerów stoją wręcz rządy konkretnych państw. Także ale dużo na temat internetu, dużo na temat hakerów. Atakami. Nieważne, czy mówimy o działaniach przeciwko systemom państwowym, czy prywatnym, domowym. Przede wszystkim to trzeba po prostu zadać pytanie, że nie rozróżniając, czy jest grupa hakerska państwowa, czy niepaństwowa, jest szereg czynników, które tak naprawdę każdy z nas może zrobić, ponieważ ta walka tak naprawdę to musi być koordynowana walka, w której uczestniczą tak naprawdę, poczynając od najniższej drabinki, czyli zwykłych użytkowników internetu, bo tak naprawdę państwa, jeszcze są m.in. korporacje, dostarczyciele usług internetowych, producenci sprzętu komputerowego, zaczynając tak naprawdę chyba najciekawszego, to może każdy z nas zrobić, to jest po prostu kwestia rozsądnego, inteligentnego korzystania z internetu, zabezpieczenia się programami antywirusowymi, firewallami, ale przede wszystkim przestrzegania tak zwanej cyberhigieny, czyli tak naprawdę takich pewnych podstawowych zasad poruszania się w internecie, czyli nie klikania na załączniki, które otrzymujemy od nieznajomych. Ponieważ przez to, że tak naprawdę te nasze komputery każdego użytkownika są zarażane, to my stajemy się częścią tak zwanego botnetu, który później jest wykorzystywany do przeprowadzania takich właśnie ataków dnia distributor service. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o aktywności już takich państwowych podmiotów, czyli grup hakerskich będących elementem, czy to struktur wojskowych, czy struktur wywiadowczych danych państw, to oczywiście oni tak czy tak w końcu przenikną do tych sieci, tak już mówię tutaj o zwykłych użytkownikach, ale oni najczęściej są zainteresowani jednak już konkretnymi celami, które są lepiej chronione niż komputer tego użytkownika przede wszystkim. I tu już jest ta rola państwowa tak naprawdę. Ale no to tak naprawdę każda cyberobrona zaczyna się od nas, zaczyna się od prostu od pojedynczego użytkownika. I czas na recenzję w naszej audycji. Battlefield 1 to gra rozpoczynająca tegoroczną potyczkę pierwszoosobowych strzelanin dużego formatu, proponujących bogatą akcję w trybie dla wielu graczy. Tytuł gry jest dobrze znany i wiele osób może zdziwić jedynka w tytule. Sprawę zdaje się wyjaśniać fakt, że teatrem działań jest tu po raz pierwszy zresztą w serii pierwsza wojna światowa. Kampania rzuca gracza na różne fronty i urozmaicenie zabawy działa tu zdecydowanie na korzyść. Te 6 czy 7 godzin nie jest może szczytem oczekiwań, bo chciałoby się, by zabawa była dłuższa, ale nie można narzekać na brak wrażeń.
Kolejne misje pozwalają na pokierowanie samolotem myśliwskim czy czołgiem z epoki, na walkę na bagnety w okopach, czy na przedzieranie się przez ziemię niczyją. Można wziąć także udział w powietrznej obronie Wielkiej Brytanii, starciach na Gallipoli, czy w powstaniu arabskim po stronie Lorenza z Arabii. Uzbrojenie sprzed 100 lat wcale nie powoduje, że gra staje się mniej emocjonująca niż współczesne strzelaniny. Jednocześnie autorzy co jakiś czas akcentują fakt, że wojna to nie zabawa dużych chłopców, tylko koszmarny proces, w którym giną ludzie, a pierwsza wojna światowa jako pierwszy konflikt tej skali pociągnęła za sobą miliony ofiar. Przeniesienie gry w inną epokę zmieni oczywiście sposób prowadzenia walk w trybie dla wielu graczy, ale szkielet pozostał tu ten sam. Tak jak i w innych częściach, można tu brać udział w prostej drużynowej wymianie ognia, ale i w większych operacjach, w których obie drużyny realizują własne strategiczne cele. Zamiast współczesnej broni mamy tu do dyspozycji bardziej prostą broń, ale w dalszym ciągu duże operacje, w których biorą udział dziesiątki graczy, pozwalają poczuć, że bierze się udział w sporej bitwie. Bardzo dobrze też sprawdza się nowy tryb, polegający na przechwytywaniu gołębi pocztowych. Jeden przemieszczający się po mapie cel i mniejsza ilość graczy powoduje, że rozgrywka staje się być dynamiczniejsza i bardziej zajadła. Pierwszy kontakt z trybem wieloosobowym, oczywiście dla osób, które nie grają za często w ten tryb, może być bolesny, ale wystarczy dać szansę, a ja dałem, by po jakimś czasie dać się porwać kolejnym meczom. Jest tu to, co gracze cenią, ale też i nienawidzą. Gra okrutnie wciąga i jest tu ten syndrom odpalenia jeszcze jednej misji. Po skończonym meczu trudno przestać. Nieraz się łapałem na tym, że miałem zakończyć na jakiś czas zabawę, ale znowu przygotowuję się do kolejnego starcia. Nieważne, czy ma się w ręku współczesne M16 i jedzie się jeepem, czy też ma się karabin sprzed 100 lat i jedzie konno, Battlefield to mechanika, która świetnie się sprawdza i daje dużo satysfakcji, do czego pewnie przyczynia się możliwość niszczenia budowli, w których są przeciwnicy. Nie chcą wyjść i ostrzeliwują się z wewnątrz. Niech czołg zniszczy im ścianę. I po kłopocie. Battlefield 1 jako pierwsza gra z serii, która przenosi nas w realia matki wszystkich wojen, to eksperyment, który mógł wydawać się ryzykowny, ale w mojej opinii się udał. Głównym mankamentem pozostaje dla mnie długość i tak dosyć sycącej kampanii, ale więcej nie da się tutaj zarzucić. Samotny gracz dostanie urozmaicone misje. Tryb dla wielu osób dostarcza różne tryby strategicznych starć drużynowych, gdzie naprawdę istotne jest realizowanie wspólnych celów. Battlefield 1 to dobra zabawa na długie jesienne wieczory. I na koniec jeszcze jedna krótka recenzja. Coraz mniej czasu do premiery nowego filmu ze świata Gwiezdnych Wojen, WOTR 1. Zniecierpliwionym ponownie polecamy sięgnięcie po wielokrotnie nagradzany komiks Saga. Piąty cykl serii skierowanej do starszego czytelnika trafił ostatnio do Polski. Ponownie scenarzysta Brian Vaughan i rysowniczka Fiona Staples przynoszą nas do galerii powładniętej i przeciągającym się konfliktem. Skojarzenia z Gwiezdnymi Wojnami wyczuwalne są na każdym kroku, od tytułu poczynająca na mieszaninie fantazy i science fiction kończąc. Czy zabraknie też skojarzeń bardziej klasycznych. Alana i Marko to para wywodząca się z różnych zwalczających się raz po dawnej historii Rona i Jani, ale ta para przeżyła, ma razem dziecko i ucieka przez galaktykę szukając spokoju, a także pokoju. Tym razem rodzina została rozdzielona i każdy sam musi radzić sobie z problemami, licząc na to, że jeszcze się spotkają. Saga to warto opowiedziana i kolorowa seria, nie tylko o wojnie i przygodach rozbitków, ale głównie o rodzinie, macierzyństwie i o ojcowstwie, których siły nie jest tak rozsłabić rozwój galaktyki. A przed nami wiadomości, po których polecimy w kosmos. Informacje dnia w skrócie. 14.30 Piotr Topoliński. Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka ONZ w zakresie dostępności aborcji nie mają podstaw w prawie międzynarodowym, które nie odnosi się do tej sprawy w żaden definitywny sposób, podkreśliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w opinii przekazanej Polskiej Agencji Prasowej. Rekomendacje to odpowiedź na przedstawiony przez polski rząd raport o stanie przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Polska jest sygnatariuszem. W swoich obserwacjach komitet wyraził zaniepokojenie m.in. sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego, dostępnością do legalnej aborcji, przestrzeganiem wolności słowa w kontekście sytuacji mediów publicznych oraz polityką migracyjną. Jednostki specjalnej irackiej armii walczą z siłami Państwa Islamskiego we wschodnich dzielnicach Mosulu. Inne oddziały irackich wojsk zbliżają się do miasta od południa. Według dowódcy operacji dzielnic broni co najmniej 70 dżihadystów. Atak irackich wojsk wspierają śmigłowce i amerykańskie samoloty. Kilkadziesiąt tysięcy osób demonstrowało na ulicach stolicy Korei Południowej, Seulu. Zebrani domagali się ustąpienia prezydent tego kraju. Park Geun-hye jest zamieszana w skandal związany z jej przyjaciółką. Wysuwane są wobec niej oskarżenia o próby wyłudzania pieniędzy i wpływanie na decyzje podejmowane przez panią prezydent. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
studiu w dalszym ciągu Przemek Pawełek, audycja 24 poziom. Witam moich dzisiejszych gości, pan Adam Ustynowicz, reżyser. Dzień dobry. Witam także pana Pawła Pisarczyka, prezesa Atende Software. Dzień dobry. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie Space Between the Worlds, czyli nowy film pana Ustynowicza i platforma Mission Earth Space. Platforma, na której już teraz można obejrzeć fragmenty tego filmu, jak również poprzedni film, który niejako jest, nie wiem jak to nazwać, czy prologiem, czy po prostu poprzednią częścią, mianowicie Chopin The Space Concert. Film, który pokazał Ziemię, pokazał kosmos z perspektywy naszej orbity do wtóru muzyki naszego kompozytora Fryderyka Chopina. Zacznijmy może, zanim przejdziemy do nowego filmu i do tej platformy, od powiedzenia, jaka była geneza tego pomysłu, żeby właśnie ten kosmos z Chopinem ożenić. To było w 2007 roku, kawał czasu już. W kosmos podleciała wyprawa z udziałem dwóch astronautów NASA polskiego pochodzenia. To jest George Zamka, który był pilotem, i Scott Parażyński, który już był wtedy piąty raz w kosmosie. I oni rzeczywiście uratowali program budowy stacji orbitalnej, bo tam doszło do awarii panela słonecznego. Scott musiał wyjść na zewnątrz, zszywał ten panel przy pomocy takich specjalnych klamer, które wymyślił w nocy George Zamka, jak MacGyver, właśnie skonstruował to, i rzeczywiście udało im się to zrobić. Wrócili na Ziemię. Miałem okazję z nimi rozmawiać i mówię, słuchajcie, jak któryś z was poleci, przeżyliście już parę rzeczy tam w kosmosie, to były niezwykłe doświadczenia, w jaki sposób to można byłoby przekazać ludziom te wasze emocje? No, nie to, co widzicie, tylko te emocje. I oni mówią, wiesz, to właśnie dobre pytanie, ale tego się nie da zrobić. My jesteśmy bezradni, bo jak zaczniemy opowiadać o tym, to możemy powiedzieć, że Ziemia, co, wow, piękne, to jest zachwycające, nie da się, nie do opowiedzenia, zapiera dech w piersiach i tyle. Jak masz jakiś pomysł, to powiedz. No ja mówię, no mam taki pomysł, żebyście wysłali Chopina w kosmos. I George Zamka się trochę tak żachnął, mówi, nie, ale wiesz, z całym szacunkiem, ale to nie będzie pasowało, bo to jest muzyka klasyczna, może jakiś New Age, może właśnie jakąś elektronikę, ale wiesz, no zobaczymy, jak ktoś z nas poleci, to wrócimy do tego tematu. I George Zamka później poleciał w 2010 roku, czyli w 200. rocznicę urodzin Chopina, zadzwonił, że został dowódcą tej wyprawy i w związku z tym w ogóle nie ma gadania, daj mi tego Chopina, weźmiemy go w kosmos, posłuchamy, zrobisz z tego film. No zrobiłem film i tak zaczęła się ta współpraca. Muszę tutaj zadać pytanie jednak, czy pomysł z Chopinem jest pomysłem w pełni autorskim, dlatego że skoro rok 2010, to od razu przychodzi mi do głowy druga część Odysei Kosmicznej, której już nie zrobił Kubrick, no ale w tej pierwszej części, jakby nie patrzeć, mieliśmy walce Straussa na tle majestatycznie podchodzących do lądowania na platformie właśnie statków kosmicznych. Tak, no od razu dodam, że pierwszym człowiekiem, który zabrał w kosmos Chopina, jest generał Hermaszewski, który właśnie rzeczywiście zabrał tą płytę z muzyką Chopina i tutaj pierwszeństwo należy się jemu. Jeśli chodzi o film Kubricka, no to była ciężka sprawa zmierzyć się z tym arcydziełem, na którym się wychowałem, ale wydaje mi się, że Chopin jest inny, to znaczy muzyka Straussa, tam że nie tylko Straussa, bo przecież tam jest jeszcze i Wagner, i Ligeti, przede wszystkim ta muzyka tak w czasie tej odlotowej sceny, to taka, ale Strauss to jest uporządkowany świat, to jest pewien mechanizm, to jest taki świat trochę robotów już, a Chopin to jest świat ludzi, to jest świat wyobraźni, jakiejś tęsknoty, melancholii. Właśnie to, co chciałem przekazać, że to jest bardzo osobiste i to jest bardzo polskie, a jednocześnie uniwersalne. Czyli świat melancholii, taki troszkę też świat samotności, co właśnie też z kosmosem może się tutaj kojarzyć. No też bardziej raczej zachwytu, bo znaczy zależy oczywiście, jakie utwory Chopina, bo Chopin jest troszkę, zaczniemy mówić o Chopinie w programie, o technologii, ale bardzo chętnie. Chopin jest genialnym kompozytorem, ale u nas jakby cały czas trochę niedoceniany, bo ja nawet powiem, że pokazując ten film wielokrotnie w Polsce, spotykałem się z głosami wręcz zachwytu takiego, że to dociera właśnie. Jeden pan w Poznańskim powiedział, proszę pana, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, te piękne zdjęcia Ziemi i ta muzyka Chopina, i powiem panu, że nawet ten Chopin mi nie przeszkadzał. Coś takiego jest w Polsce, że Chopin jest cały czas niedoceniony właśnie, że dopiero wyjście w kosmos z Chopinem pozwala nam zrozumieć, że to jest muzyka ponadczasowa, uniwersalna. I astronauci powiedzieli, że tak, dokładnie to wyrażało nasze myśli, ale raczej te myśli, właśnie ten zachwyt pięknem Ziemi. Trochę tej samotności też, ale to jest właśnie jak Space Oddity Davida Bowie, prawda? To do tego wracamy znowu utworu. Ale właśnie ten zachwyt, tęsknota, melancholia, nutka liryzmu, a jednocześnie no to piękno wszechświata, a zwłaszcza Ziemi. W
tym momencie przechodzimy w naszej rozmowie od kosmicznego koncertu Chopina, czyli pana poprzedniego filmu, do Space Between the Worlds, czyli nowej produkcji, która obecnie jest realizowana. Znowu kosmos, znowu spektakularne widoki z orbity na kulę ziemską, znowu Chopin. Czymże w takim razie ten film się różni od poprzedniego projektu? Tak, bo poszła naprzód technologia. W kosmos poleciał pilot tamtej wyprawy z 2010 roku, Terry Wirtz. I on też zadzwonił do mnie już przed wyprawą, mówi, a co tym razem mam zabrać tam w kosmos, co byś chciał? Ja mówię, weź dobrą kamerę, bo właśnie to, co wy macie w tej chwili na stacji orbitalnej, to ja mam lepszą w swoim studio. I on mówi, to ma załatwione, bo rzeczywiście miałem szkolenie na takiej kamerze 6K, to jest już najnowsza taka super technologia, już o niebo lepsza od tego, co było wtedy w 2010 roku. Masa jakoś tego w ogóle nie docenia, tego programu artystycznego. Dla nich to jest program po prostu naukowy. Nikt nie ma głowy, żeby Chopina słuchać. Oni słuchają muzyki na pokładzie stacji orbitalnej, którą sobie zabierają, albo którą się dosyła im tam w kosmos. Natomiast nikt nie myśli o takich doświadczeniach takich właśnie artystycznych, no bo to jest biurokracja jednak i też program naukowy. No i on zabrał świetną kamerę i miałem też maila do niego, dał mi swojego maila na stacji orbitalnej. I mogliśmy pracować jakby nad tą wersją tego nowego filmu, gdzie ja go prosiłem o określone miejsca na Ziemi, które chciałbym, żeby on filmował, bo już miałem to doświadczenie przeglądając 400 tysięcy zdjęć z tamtej wyprawy, gdzie jest najciekawsze rzeczy można zobaczyć. No i tutaj namówiłem japońskiego astronautę Soichi Noguchi, który był z kolei w czasie tego pół roku wtedy na stacji orbitalnej w 2010 roku, żeby zawarł swoje te wszystkie uczucia w formie takiej tradycyjnej poezji haiku. I on to zrobił, ku mojemu zdumieniu, bo myślałem, że mnie po prostu przegoni z tym, że ostatnia rzecz, którą właśnie o siebie posądzał, że będzie poetą. Ale napisał to i to rzeczywiście, ja to zacząłem już teraz podkładać, to jest znacznie trudniejsze niż tamto, no bardziej precyzyjne i tak chcę coś nowego zrobić, ale już za chwilę będzie gotowe. Mówimy w takim razie o filmie cyfrowym w rozdzielczości 4K z muzyką Chopina i z haiku pisanymi przez japońskiego astronautę, ale nie ma oczywiście tego typu produkcji, nie ma takiego dzieła bez sposobu obejrzenia tego. Skoro nie mówimy o nośniku fizycznym, to mówimy o nośniku cyfrowym, czyli platforma Mission Earth Space. Moje pytanie do pana Pawła, czymże w takim razie ta platforma różni się od innych platform tego typu i po co nam oddzielna platforma na obejrzenie filmów pana Ustynowicza? No, to trudne pytanie. Znaczy, przede wszystkim platforma oddzielna jest po to, żeby Adam miał prawa autorskie do tego filmu, bo te platformy, które są w internecie, bardzo często się podpisuje taką klauzulę, że się nie ma kontroli potem nad dystrybucją. Druga sprawa to, jeżeli jest własna platforma, no możemy kontrolować, w jaki sposób przekazujemy tą treść do użytkownika końcowego, czy używamy kodowania H265, czy używamy kodowania VP9, czy używamy nowych innych koderów. Ja nie wiem, czy to jest miejsce mówienia, no my jako zespół odpowiadamy w Polsce za telewizję internetową, czyli tam cała telewizja internetowa w Polsce, można tutaj trochę działać dzięki nam, bo zagadnienie rozsyłu telewizji, skoro my jesteśmy w programie technologicznym, telewizji w sposób indywidualny jest dosyć skomplikowany, tak? To znaczy, jeżeli w internecie chcemy, żeby ludzie oglądali filmy, to musi być system dystrybucji, ponieważ każdy ogląda telewizję indywidualnie, nie tak jak w telewizji klasycznej, że czy do jednego, czy do miliona rozsiewa się tak samo. W związku z tym musi być za tym stać platforma, technologia, musi stać za tym myśl. Pomysł był taki, że poznaliśmy się zatem podczas koncertu jednego z najlepszych polskich pianistów jazzowych, Kuba Sankiewicz, tak to powiedzieć, wspaniałego formatu. I Adam, wyszliśmy przed Muzeum Żydów Polskich, tam się to działo. I Adam powiedział, słuchaj, zobacz, tam właśnie tam u góry leci ISS i tam jest mój kolega Terry Wirtz. Ja stwierdziłem, Boże, Adam jest człowiekiem wielkiego formatu, niesamowity, ma takie idea szalone, jak każdy inżynier, każdy twórca. Mówi, słuchaj Adam, to ja ci pomogę teraz, zróbmy tą nową wersję, tylko ponieważ nie da się jej pokazać w telewizji, bo nie da się rozsiewać 4K, da się ją pokazać w internecie. Zróbmy tak, żeby dało się pokazać w internecie, jak najlepiej się da, w jak najlepszym kodowaniu i na telewizorach podłączonych do internetu. I mówię, na pewno nie będzie to platforma, która pozwoli na zarabianie dużych pieniędzy, nie jest to robione dla pieniędzy, jest to po to, żeby niestety jest to po to, żeby dzielić się zachwytem, pięknem ziemi. Pięknem ziemi. Ja powiem tak, że każdy dobry inżynier jest artystą. Generalnie wspólny mianownik technologii i sztuki jest następujący, jest to kreacja. Czyli każdy ktoś, kto wymyśla nowe rzeczy, jest artystą. I z tego powodu my się dogadujemy. Ludzie sztuki, ludzie technologii się dogadują. Bo tak naprawdę teraz ten mariaż znowu ma miejsce w takim antyku, że każdy inżynier już czuje to, że jest humanistą, bo stoimy na takim trochę zakręcie humanizmu w tym momencie, ale to nie o tym mówimy.
Pytanie w takim razie, czy platforma przeglądarkowa, niesamodzielna, oddzielna aplikacja jest dobrym kierunkiem na właśnie dystrybucję dzisiaj w obecnej dobie filmów 4K? To znaczy, nie, no, przeglądarka jest słabą platformą. Generalnie chodzi o to, że w przeglądarki teraz zbudowana jest obsługa tych najnowszych kodeków, tak? Wiadomo, Google kupił firmę On2 po to, żeby rozwijać własny kodek, który nie ma licencji. Jest w Chromie dostępny kodek VP9, można dzięki niemu kompresować efektywnie obrazy dużej rozdzielczości, ale tak naprawdę prawdziwą platformą do odbioru, prawdziwym urządzeniem do oglądania takich treści jest telewizor. I współczesne telewizory, te, które są dostępne w supermarketach, mają już wielkie rozdzielczości i na nie będzie też aplikacja, tak? To znaczy nie będzie tak tylko, żeby da się to oglądać na PC-cie, ale tak naprawdę celujemy, żeby było to dostępne na telewizorach. Natomiast mieliśmy taką dyskusję z Adamem, że właściwie to, czy to jest 4K, czy 8K, czy 9K, już naprawdę przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, bo właściwie technologia jest tak rozwinięta współcześnie, że naprawdę nic to już nie wnosi, tak? Czy ile to jest pikseli na ile pikseli. Tak naprawdę celem tej platformy jest pokazanie emocji i pokazanie piękna Ziemi i chyba taki jest zamysł, tak? No to akurat chciałem się dopytać właśnie o to, panie Konpitu. W tym momencie pan odpowiedział, że jaki jest sens oglądania w przeglądarce na 4K na ekranie, który ma 13 cali? Nie ma sensu. Ja no właśnie. Wprost. Ale jest sens, nie wiem, można podłączyć sobie telewizor, jeżeli się uda, to pokazać to na tym telewizorze większej rozdzielczości, jeżeli się będzie miało jeszcze dobre urządzenie odzorowujące dźwięk, no to będzie można posłuchać i może wtedy zagrają w nas te piękne emocje. Nie sądzę, że będą to takie emocje jak emocje astronautów, którzy w tamtym momencie byli na orbicie, ale może w jakimś stopniu się do nich zbliżymy. Ale to jest ta wielka rozdzielczość. To jest właśnie też powód, dla którego założyliśmy tą platformę, to jest na razie jeszcze w powijakach, to dopiero teraz to się zaczęło i to przyjechał George Zamka, właściwie, któremu właściwie trochę tak nieoficjalnie prawie pokazaliśmy, bo to była taka premiera, żeby on zobaczył i po prostu powiedział, co on o tym myśli, czy to ten obraz 4K, którym pokazaliśmy, to już jest blisko tego, z czego on doświadczył. No nie mógł przyjechać Soichi Noguchi, akurat w ostatniej chwili musiał wracać do Tokio, ale przyjedzie niedługo i on też jakby potwierdzi, czy to rzeczywiście tak, czy to czegoś brakuje. Bo to jest tak, że to wcale nie chodzi o jakość tego obrazu, właśnie, że jak ja w dzieciństwie oglądałem zdjęcia, które robił Gagarin, Titow, pierwsi astronauci, kosmonauci z orbity okołoziemskiej, na tych zdjęciach prawie nic nie widać, bo to jest czarno-białe zdjęcie, na którym naprawdę trudno powiedzieć, że zapiera dech w piersiach. No, pierwsze zdjęcia z Księżyca, przecież lądowanie na Księżycu Apollo 11. Te szumy, takie, gdzieś tam jakaś sylwetka taka, gdzieś tam ginąca w tych szumach, oddalająca się od lądownika księżycowego. Ale to było niesamowite wrażenie. Ja pamiętam tą noc, to do tej pory wszyscy pamiętają, starsi ludzie, do tej pory wszyscy to pamiętają, jako ogromne przeżycie to. W takim plebiscycie telewizji polskiej to właśnie lądowanie na Księżycu w 1969 roku uznane było za największe wydarzenie telewizyjne. Miliardy ludzi wspólnie to oglądały, chociaż nic nie było widać, a emocje były ogromne. I właśnie to jest ta zagadka, ta magia sztuki trochę, że wcale nie musi być tak, że to jest 10K, tam 100K i tak dalej, żeby rozdzielczość była już nie wiem jaka, a to działa. Te właśnie poruszają emocje. I ten Chopin właśnie okazuje się, że uwolnił pewne emocje, które tkwią w tych astronautach i tu ich nie da wypowiedzieć językiem właśnie tego, nie da się zmieścić w słowach. No. To był taki eksperyment, który dał trochę do myślenia. Następny eksperyment to jest właśnie to w Space Haiku, gdzie te słowa są z kolei zredukowane do takiego minimum, które wibruje jakby, że w haiku jest tak, że te słowa dotykają czegoś, ale to jest taka wibracja właśnie, że gdzieś się musimy wielu rzeczy domyślać. I w tym domyślaniu jest właśnie cała sztuka i poezja, a nie w tym takim podawaniu wszystkiego kawa na ławę, zakładaniu jakichś gogli na oczy i właśnie podziwianiu tego tak, jak jest, bo to tak nie jest. No, mamy w głowie jakby inaczej troszeczkę to poukładane i właśnie i ta platforma, można rozmawiać z telewizjami na całym świecie i wszyscy będą się stukać w głowie, o co panu chodzi. Nas Paweł nam się dobrze rozmawia, bo wiemy, o co chodzi właśnie, żeby spróbować różnych rzeczy. Jak przekazać emocje? Dla mnie w ogóle, ja może pamiętam taki off-topic, Państwo ładnie mówię po polsku, powiem troszkę inaczej, łapię się na tym, przepraszam, czasami wtrącam też po rosyjsku rzeczy. Generalnie dla mnie i dla wielu, wydaje mi się, ludzi, którzy zajmują się technologią, kosmos jest czymś niedoścignionym. To, że człowiek opuścił swoją planetę i był podporządkowany, to na przykład cały przemysł amerykański, żeby wylądować na tym księżycu, to było czymś niezwykłym. I w dzisiejszym czasie z jednej strony mamy taki kryzys trochę technologii, który polega na tym, że wszystko otacza nas mnóstwo procesorów, komputerów, zaraz oddamy ten świat w ich ręce i bardzo mnie to boli. Natomiast z drugiej strony przestaliśmy jako ludzie
dążyć do robienia rzeczy wielkich. Tak, w tym momencie tworzymy kolejne portale społecznościowe, robimy rzeczy błahe, a ten kosmos dla mnie był zawsze czymś takim pięknym, tak? Że teraz na przykład Elon Musk marzy o tym, żeby polecieć na Marsa, tak? Ma jakieś wyzwanie. Mi się to bardzo podoba. I z tego powodu właśnie ten kosmos, ta muzyka Chopina, to połączenie plus jeszcze ta szczypta humanizmu powoduje, że to jest takie nośne. Ja bym chciał, ale ty jesteś reżyserem tej platformy, ale bym chciał, żeby ta platforma była takim miejscem spotkań, w których dyskutuje się o przyszłości ludzkości, nie tylko w kontekście technologii, ale w kontekście tak naprawdę tego, co zrobić, żeby tą ludzkość i to człowieczeństwo w nas ocalić. Bo to, że wymyślimy kolejne gogle, to, że wymyślimy kolejne rozdzielczości 8000 na 8000, to, że będziemy mieli wirtualną rzeczywistość, że będziemy mieli telewizorów, nie sprawi, że będziemy bardziej ludzcy, a wręcz będziemy się zbliżać bardziej do maszyn. Po prostu będziemy zatracać tą ludzkość. Więc to jest taki paradoks, że ta muzyka Chopina, to, co ty mówisz w taki piękny sposób o romantyzmie, ja to doskonale rozumiem, nawet dzisiaj zrobiłem sobie taki test na jednym z portali, jakby znam się na komediach romantycznych, dostałem 9 na 10. Chciałem, żeby ta platforma była takim miejscem właśnie dyskusji o ludzkości, gdzie nie tylko będą takie materiały, ale będą także materiały na temat tego, jak widzimy przyszłość naszą jako ludzie, tak? No oczywiście, zwłaszcza, że mamy jednak geniusza Stanisława Lema, autora, który to wszystko przewidział i pisał o tym w 1963 roku, zaczął pisać Suma Technologii, i z którym miałem zaszczyt i przyjemność rozmawiać i nagrać, zrobić film o nim dokumentalny dla BBC, bo nikt w Polsce tym nie był zainteresowany, niestety, a BBC tak, i właśnie są te wszystkie materiały i zamierzamy to publikować, te materiały, i trochę też zastanawia się w ramach takiego kongresu futurologicznego trochę, w jakim kierunku idziemy. No bo to rzeczywiście ten postęp technologiczny jest ogromny, natomiast postęp jakby świadomościowy też jest, ale nie taki, że gdzieś tam my cały czas tkwimy bardzo w dalekiej przeszłości, jakby w sumie się niewiele zmieniamy, chociaż to idzie też naprzód, bo ja czytałem teraz pracę takiego psychologa amerykańskiego, Maslow, to się, on mówi o takim peak experience, takim szczytowym doświadczeniu, które coraz więcej ludzi doświadcza, jakby taki przełom świadomościowy, że i to może być na skutek medytacji, czasem tak po prostu nie wiadomo skąd w ogóle się bierze, ale też na przykład właśnie to, co rozmawiałem z astronautami, pierwsze spojrzenie na Ziemię z kosmosu, to jest to przełomowe doświadczenie, które zmienia cały świat. George Zamka mówi, że to był moment, w którym on się na nowo narodził. Pierwsze spojrzenie, właśnie, że to jest tak coś pięknego, tak czyste piękno, że tego już się nigdy nie da zapomnieć. Ja pamiętam, jak poznałem generała Hermaszewskiego, kiedyś mieliśmy razem jakiś, ja miałem występ po generale na konferencji, po prostu siedziałem z zapartym tchem, słuchałem, natomiast powiedział jedną rzecz, która mi utkwiła w pamięci, to była niezwykła, ja tutaj, broń Boże, nie chcę iść w kierunku jakiejś tam teologii, ale powiedział, że zna wielu astronautów, którzy byli niewierzący, polecieli na orbitę, patrząc na Ziemię, jakby uwierzyli, że jest coś więcej niż tylko ta materia, a nie zna ani jednego, który był wierzący, wrócił i stał się niewierzący. To było niezwykłe. I rzeczywiście wydaje mi się, że przynajmniej tak jak ja wybrałem ten film pierwszy Adama, jak zobaczyłem, na początku mówię, no Chopin w kosmosie, zobaczę, jak tam przygotowywano Endeavour do lotu, zobaczę, jak, nie wiem, są zdjęcia Ziemi, ale jak zobaczyłem to w połączeniu z muzyką Chopina, to poczułem troszkę te emocje, które mogły towarzyszyć astronautom. I chyba taki jest cel twoich filmów, Adam, żeby pokazać ludziom dokładnie to, jak piękna jest Ziemia, jak my jesteśmy mali, jak bardzo chcemy, niepotrzebnie są wojujemy, jak cały czas jesteśmy małostkowi, powierzchowni. I może temu te filmy służą, żeby trochę otworzyć. Oczywiście, bo szersze spojrzenie. To też nie jest jakby całkiem nowe. To znaczy, każdy z nas, kto raz poleciał chociaż samolotem, to miał takie doświadczenie, że już się troszeczkę odrywamy, zostawiamy to wszystko, Ziemia z powietrza wygląda zupełnie inaczej już, że jakby to jest trzeci wymiar. Wchodzimy zmienia w trzeci się perspektywa. Wymiar. Tak, tak. A to jest właśnie coś takiego, co jest w Zen bardzo cały czas obecne. To znaczy, że ten przełom świadomości może nastąpić tylko ze zmiany perspektywy. I to rzeczywiście tego możemy doświadczyć w różny sposób. Podróżując, kontemplując, medytując, patrząc właśnie tylko na Ziemię z kosmosu, ale właśnie ten widok Ziemi z kosmosu jest dzięki nowym technologiom. Powtarzam też, bo oczywiście to, co na przykład 6 lat temu było nakręcone, to już teraz to, co przywiózł Terry Wills, to jest niebo i ziemia. To teraz pracowicie wymieniałem wszystko, żeby to właśnie pokazać Państwu tą ziemię już najnowszymi aparatami w wysokiej rozdzielczości. Natomiast ten film
zdjęcie sobie bat na siebie, bo teraz wtedy nakręcił ponad milion fotografii, bo się zrobił, bo miał miesiąc dłużej został w kosmosie jeszcze przez tam awarię takiego systemu zaopatrzenia stacji w produkty i miesiąc musiał czekać i ten miesiąc miał całkowicie poświęcić fotografii. Zrobił sobie milion fotografii, ja obejrzałem 400 tysięcy, w tej chwili już mam trochę dosyć, nie mogę się napatrzeć, ale to zrobię. A ten trzeci, już z Terrym też się umówiliśmy, że będzie gościem naszej platformy, ale Terry pójdzie w stronę takiego trochę wewnętrznego kosmosu, to znaczy on przez te pół roku tam troszeczkę też medytował jakby i troszeczkę poszedł tak głębiej troszeczkę, że nie tylko to, co widzi na zewnątrz, ale w sobie, jak doświadcza, a zwłaszcza mnie interesowała muzyka. Cały czas go męczyłem, bo on dał mi swojego maila na stacji orbitalnej i cały czas go męczyłem. Mówię, powiedz, jaką muzykę, czy słyszysz tą muzykę kosmosu, muzykę sfer, bo jest coś takiego od Pitagorasa, jak muzyka sfer i taki rodzaj wibracji, jakby kosmos jest rodzajem wibracji, wszystko, co żyje, jest rodzajem wibracji. I teraz się wsłuchiwał w tą muzykę kosmiczną, ale się nie wsłuchał. Się śmieje trochę, bo tam jest straszny szum na stacji orbitalnej, bo pracują cały czas systemy klimatyzacji, także nie ma takiego miejsca, gdzie się można schować, żeby tego posłuchać, ale to trochę żartuję, bo on się wsłuchał jednak i nie chcę tego zdradzać, ale w tej trzeciej części kosmicznej Odysei tej to już to będzie. Ja bardzo powiem, lubię rozmawiać z astronautami, bo to jest niesamowite. Po prostu w takich normalnych rozmowach. Ja miałem tą przyjemność jakby rozmawiania prywatnie zupełnie i na przykład pytałem się George'a Zamki. Mówię, George, słuchaj, jak... My rozmawialiśmy o wszystkim, o programowaniu, o wiarygodności programowania. To są ludzie interdyscyplinarni, oni rozumieją, po co się na przykład, nie wiem, strzykuje błędy, żeby testować, symulować błędy sprzętu. Ale to jest niesamowite, co mówi, co tobie towarzyszyło na tej stacji tak naprawdę? On mówi, wiesz, ja miałem poczucie takiej wielkiej samotności. Właśnie ta samotność jest tutaj dla mnie wątkiem, w jakiś sposób jednak mimo wszystko przewodnim. Cieszę się, że pan wcześniej o zen wspomniał, natomiast jeszcze wcześniej wspomniane było o haiku, które też jest właśnie też zen jakby dla mnie nierozerwalny, jeżeli chodzi o ten minimalizm i totalną prostotę. No i gdzieś tutaj obok mamy kosmos i to jest jednak bardzo, bardzo spójne. Znaczy to i tak i nie, bo właśnie z jednej strony ten kosmos się sprawił z muzyką Chopina, właśnie te obrazy, czyli z naszą tradycją romantyczną polską i to się wszystko sprawdza. No. Znaczy to tradycją romantyczną, jednak trafiającą właśnie w japońską duszę. Tak, właśnie Chopin jest bardzo kochany w Japonii, bardziej nawet niż w Polsce, chyba rozumiany i słuchany. I to się sprawdziło, jakby, że Chopin jest uniwersalny. Ja już nie chcę tutaj, bo to długo by trzeba mówić, dlaczego tak jest i skąd to się bierze. Natomiast ciekawe też, że nasza poezja jakby romantyczna jest też się w tym mieści. Znaczy Mickiewicz i Norwid. Być może to jest kwestia, co jest dla romantyków ważne, czystego piękna. Że jest ta kategoria czystego piękna. I gdzieś tam w innych kulturach, zwłaszcza na Zachodzie, jest tak, że o pięknie się mówi, no nie ma czystego piękna. Piękno jest kwestią indywidualną. Jednemu się to podoba bardziej, drugiemu mniej. A jest coś takiego, co u nas jest jakby gdzieś tam zaczerpnięte, gdzieś u źródeł tego jest cała cywilizacja grecka, gdzie właśnie Platon, Sokrates, Diotyma była taka wielka filozofka z tamtych czasów, gdzie właśnie operowano tym kategorią czystego piękna, że poznanie tego czystego piękna jest takim doświadczeniem, tym peak experience, tym przełomowym doświadczeniem w życiu. To zetknięcie z czystym pięknem i tutaj jak Norwid mówi, że kształtem pięknem, które kształtem jest miłości, czyli już idziemy w stronę trochę religii prawie, ale czy doświadczeń takich mistycznych, ale to jest wszystko i ci astronauci, okazuje się, oni to wszystko potwierdzają. Znaczy mówią tak, że właśnie jest coś takiego czyste piękno, że Ziemia jest tak olśniewająco piękna i kosmos jest w ogóle tak olśniewająco piękny, ale zwłaszcza to, że George Zamka pisze piękne słowa, bo ja go namówiłem na spisanie tego w formie takiego wierszy i on do każdego utworu, który jest na tej płycie, napisał wiersz. Tutaj jest pułkownikiem. Tak, jest pułkownikiem Marines i w ogóle też trochę... Tak, wyobraź sobie naszych pułkowników, którzy piszą wiersze. A wyobrażam sobie, że niektórzy piszą i ci zawsze ten nowszego, młodszego pokolenia, ale George Zamka jest niezwykłym człowiekiem, który naprawdę jest szalenie wrażliwy i to piękny wiersz napisał taki właśnie o tym pierwszym spojrzeniu na Ziemię i o tym, że kiedy się ludzie modlą, właśnie to znoszą wzrok ku górze, a on kiedy właśnie tak patrzył na Ziemię z góry, właśnie myślał o Bogu i że widzi nas...
przed sobą dzieło stworzenia. Właśnie dopiero do niego to dotarło. I rozmawiałem nawet, pokazywałem ten film w kościołach też i księża mi mówili, że to dla nich było takie objawienie, że rzeczywiście te słowa George'a Zamki, że on dodał im to jakby właśnie rzeczywiście takich skrzydeł, otuchy takiej właśnie, że to jest rzeczywiście, znaczy nie mogą być w kosmosie, ale że człowiek, który patrzy na to, to rozumieją, co on mówi. Dziękuję za rozmowę moim dzisiejszym gościom. Pan Adam Ustynowicz, reżyser. Dziękuję. I pan Paweł Pisarczyk, prezes Atenda Software. Dziękuję bardzo. Dziękuję również ja, Przemek Pawełek. Do usłyszenia. Reklama. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Telewizor Samsung 55 cali, Smart TV z wbudowanym Wi-Fi oraz funkcją Bluetooth. Już za 2999 zł. MediaMarkt.pl. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś zmarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze, ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Wyjątkowo słodkie czerwone jabłka Jona Prince. Jedynie 6,99 aż za 2,5 kg. A egzotyczny, niezwykle smaczny owoc kaki. Tylko 4,99 za kilogram. 4,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Dziubek do selfie? Mnie to nie dotyczy. Moje usta są suche, spierzchnięte i okrutnie szczepią. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do ust. Olej z rokitnika regeneruje spierzchnięte i popękane usta. Ekstrakt z mango i awokado uelastycznia, a masło shea intensywnie nawilża i odżywia. Regenerum przynosi natychmiastową ulgę i długo pozostaje na ustach, chroniąc je przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki Regenerum moje usta są miękkie, elastyczne i jedwabiście gładkie. A dodatkowo serum zapewnia im ochronę przy każdej pogodzie. Regenerum. Pełna regeneracja. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To była reklama. O, dobrze. No to idzie. To znaczy, że dobrze. Ja to zrobię. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Wizyta prezydenta w Jordanii. Andrzej Duda chce rozmawiać o procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie i współpracy gospodarczej. Protesty w Seulu. Tysiące osób domagało się ustąpienia prezydent Korei Południowej. Nowy zarząd PZPN rozpoczął 4-letnią kadencję. Piotr Topoliński. 3-dniowa wizyta pary prezydenckiej w Jordanii. Prezydent Andrzej Duda ma w tym kraju podkreślić zaangażowanie Polski w bliskowschodni proces pokojowy, a przez to rozwiązywanie kryzysu migracyjnego. Ważnym elementem wizyty będzie też współpraca przemysłów zbrojeniowych Polski i Jordanii. Wizyta Andrzeja Dudy w Jordanii ma być dowodem na obecność Polski w bliskowschodnim procesie pokojowym. To będzie jeden z istotniejszych tematów rozmów polskiego prezydenta z jordańskim królem i prezydentem.
premierem, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Polska jest gotowa włączyć się w polityczny proces poszukiwania pokojowego rozwiązania problemów Bliskiego Wschodu, także tych problemów, które skutkują falą migracyjną. Andrzej Duda chce podkreślić również potrzebę dialogu międzyreligijnego na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie i stąd udział prezydenta w spotkaniu ekumenicznym nad Jordanem. Bardzo ważnym elementem także będzie kwestia dyskusji o relacjach międzyludzkich, społecznych, także międzyreligijnych, takich, które by wsparły proces pokojowy. W skład polskiej delegacji do Jordanii wejdą również przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego zainteresowani współpracą z tym krajem, dodaje Krzysztof Szczerski. Będziemy także rozmawiać na temat współpracy przemysłów, polskich inwestycji, przemysłu zbrojeniowego Jordanii i współpracy także produkcyjnej. W Jordanii prezydent Andrzej Duda przekaże również osobiste wsparcie humanitarne dla syryjskich uchodźców. Karol Dermoros, Polskie Radio. Kilkadziesiąt tysięcy osób demonstrowało na ulicach stolicy Korei Południowej, Seulu. Zebrani domagali się ustąpienia prezydent tego kraju. Park Geun-hye zamieszana jest w skandal związany z jej przyjaciółką. Wysuwane są wobec niej oskarżenia o próby wyłudzania pieniędzy i wpływania na decyzje podejmowane przez panią prezydent. Według różnych danych w protestach wzięło udział od około 50 do 100 tysięcy osób. Porządku pilnowało aż 18 tysięcy policjantów. Protestujący żądają dymisji prezydent Park. Ta cieszy się najniższym poparciem społecznym w historii. Według najnowszych sondaży popierają zaledwie 5% obywateli. Źródłem skandalu jest 60-letnia Choi Soon-sil, którą podejrzewa się m.in. o wpływanie na decyzję prezydent Park. Ta przyznała się, że w początkowym okresie jej prezydentury Choi miała dostęp do prezydenckich przemówień przed ich wygłoszeniem. Choi Soon-sil została aresztowana. W jej sprawie prowadzone jest śledztwo. W tym tygodniu prezydent Park publicznie przepraszała Koreańczyków za zaistniałą sytuację, deklarując gotowość poniesienia konsekwencji w przypadku stwierdzenia przez prokuraturę nieprawidłowości. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kanton. Zwiększenie liczby osób aktywnie uprawiających piłkę nożną to jeden z głównych celów władz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nowy zarząd rozpoczął w tym tygodniu swoją 4-letnią kadencję. Prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej pozostał Zbigniew Boniek. Liczy on, że kredyt zaufania na kolejne 4 lata pozwoli zrealizować dodatkowe pomysły i systemowe rozwiązania. Na pewno mamy projekt dotyczący edukacji i kultury fizycznej naszej młodzieży, tych, których chcemy, żeby grali w piłkę i chcemy zrobić jakiś suplement do narodowego modelu gry, żebyśmy mieli dobrą młodzież wysportowaną, bo jak ktoś nie jest wysportowany, nie jest silny, nie jest zdrowy, Robert Lewandowski jest tego przykładem, to trudno grać w piłkę nożną. Polski Związek Piłki Nożnej liczy, że w kolejnych latach liczba Polaków regularnie grających w piłkę wyniesie 1 000 000. Boniek uważa, że w popularyzowaniu sportu i aktywnego trybu życia może pomóc między innymi dobra gra reprezentacji na wielkich turniejach. Chcielibyśmy pojechać do Rosji i występować na następnych mistrzostwach Europy. Na pewno jeden wyjazd na te mistrzostwa to jest nasz plan minimum. Reprezentacja Polski ostatni raz na mistrzostwach świata grała ponad 10 lat temu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Kanadyjskie wojsko poszukuje źródła dźwięku, który niepokoi ludzi i straszy zwierzęta. Prawdopodobnie pochodzi on z morskiego dna w rejonie Arktyki. Okoliczni mieszkańcy mówią, że to jakieś tajemnicze buczenie, czy też gwizd lub świst. Jeden z parlamentarzystów powiedział kanadyjskiej telewizji publicznej, że dźwięk ten było słychać przez całe lato w rejonie miejscowości Igloolik na północy kraju, niedaleko Grenlandii. Od jakiegoś czasu nad wodą lata wojskowy samolot wyposażony w różnego rodzaju czujniki. Na razie bez rezultatu. Zaobserwowano tylko 2 stada wielorybów i 6 morsów. Mieszkańcy, naukowcy i żołnierze drapią się w głowę i rozkładają ręce, ale nie poddają się. Poszukiwania źródła tajemniczego dźwięku trwają. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Przejaśnienia na Podlasiu i w Małopolsce, na północy kraju mgły, na Śląsku i w górach silny wiatr. 2 stopnie w Suwałkach, 4 w Trójmieście i Warszawie, 6 stopni w Kielcach i Rzeszowie, 8 we Wrocławiu. Ciśnienie spada. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Nie czekaj do ostatniej chwili z prezentami. Już teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor otrzymasz 100 zł na wybrany przez Ciebie prezent z asortymentu sklepu Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Przez tę menopauzę mam zimne poty na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem. Brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brak
brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Climea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem serek twarogowy Almette ma kosztować 2,79 za sztukę, a cukier biały tylko 2,69 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 14 listopada. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Już teraz kumulacja w Lotto. 4 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 4 miliony złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. To była reklama. Na zegarze 15:07 w kalendarzu sobota, 5 dzień listopada. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam serdecznie. Zapraszam do godziny 20. Polskie Radio 24. A przed nami jeszcze do 16:00 między innymi spotkanie z motoryzacją. Dziś po godzinie 15:15, jak zwykle w sobotę, magazyn motoryzacyjny. Mariusz Gzyl będzie opowiadał o motoryzacji. Dziś między innymi podsumuje dni transportu publicznego, rozwieje mity i zbierze fakty dotyczące zimowych opon oraz odwiedzi Offroad Poland, czyli największą imprezę dla fanów jazdy terenowej pod dachem, która odbywa się właśnie w Warszawie. Magazyn motoryzacyjny Kwadrans po godzinie 15:00. Na początek kwestie dotyczące Polonii. W Warszawie trwa dwudniowa konferencja Państwo Polskie a Polonia. Bierze w niej udział około 20 przedstawicieli środowisk polonijnych z całego świata. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Solidarni 2010 we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich w ramach projektu Przeszłość i Perspektywa. Nowa polityka historyczna, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Hanna Dobrowolska ze Stowarzyszenia Solidarni 2010 mówi, że środowiska niepodległościowej Polonii Patriotycznej odczuwają niedosyt swojej reprezentacji w Polsce. Do tej pory nie znalazły swojego miejsca w organizacjach polonijnych z tego tylko powodu, że są autentycznie niepodległościowe, autentycznie zatroskane o sprawy polskie, a nie tylko stwarzają takie pozory. Bowiem bardzo wiele organizacji pod szyldem troski o Polonię realizuje swoje merkantylne cele. Chodziło o to, ażeby dopuścić do głosu tych, którzy rzeczywiście o tę Polskę się troszczą. Profesor Andrzej Nowak, który miał swój wykład inauguracyjny, podkreśla, że intencją spotkania jest znalezienie nowych form współpracy z Polonią. Refleksja, która powinna zrodzić się z połączenia działaczy polonijnych z wysiłkami polskiego państwa, które szuka nowych form tego kontaktu między państwem a rozproszonymi po świecie Polakami. Jak pomóc integrować ich wysiłki na rzecz lepszego i miejsca Polonii w krajach diaspory, jak i lepszego miejsca Polski w świecie, jak wzajemnie, że tak powiem, doprowadzić do synergii działań między państwem polskim a Polonią. Z kolei biskup Wiesław Lechowicz w swoim wykładzie zwrócił uwagę na rolę Kościoła katolickiego w życiu Polonii. W wielu krajach polskie parafie, misje duszpasterskie są wciąż jedynymi ośrodkami polskiej tożsamości, kultury i stąd ich zasługi na tym polu są nie do przecenienia. Dziękując za docenianie roli Kościoła w życiu Polonii i dotychczasowe formy współpracy, zwracam się do Was z prośbą o jej kontynuację, tym bardziej, że jesteśmy świadkami zmian kulturowych, które dotykają i Polonię. Poseł Paweł Lisiecki odczytał list, który do uczestników konferencji przesłał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezes Kaczyński podkreślił w liście, że Polonia ma ogromne możliwości wspierania polskiej dyplomacji w zmaganiach o realizację naszego interesu narodowego i polskiej racji stanu. Musimy stanowczo walczyć o polskie interesy i odpowiadający prawdzie wizerunek naszej ojczyzny poza jej granicami. W międzynarodowej polityce liczy się tylko ten, kto chce i potrafi zabiegać o swoje. Jeżeli my sami tego nie uczynimy, to nikt za nas tego nie zrobi. Więcej, wykorzysta naszą słabość. Dlatego musimy działać jak najszybciej i jak najskuteczniej. Jutro w drugim dniu konferencji swoje wystąpienia będą mieli przedstawiciele rządu, parlamentu, kancelarii prezydenta i mediów narodowych.
Zmieniamy temat. Najpierw sami nauczyli się naszego języka, a teraz uczą go Chińczyków, Koreańczyków i Japończyków. Na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych odbyła się konferencja polonistów z tych właśnie trzech krajów, czyli z Chin, Korei i Japonii. To piąte spotkanie, dzięki któremu poloniści wymieniają się doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego. Studenci z Chin mają do wyboru już 7 uniwersytetów, na których mogą studiować polonistykę, bądź też wybrać lektoraty języka polskiego. Polonistów kształci się także w Seulu i w Tokio. Raz na 2 lata kierownicy katedr i lektorzy z 3 państw spotykają się, aby wymienić doświadczenia. Profesor Koji Morita, kierownik polonistyki na Uniwersytecie w Tokio, zwraca uwagę, że ze względu na trudne relacje historyczne 3 państw Azji, język polski ułatwia komunikację. Z politycznego punktu widzenia dosyć trudne stosunki mamy między 3 krajami. Język polski, cudzysłowie mówiąc, jako język neutralny, ułatwia nam się komunikować tak swobodnie. Dwudniowe obrady zdominowały referaty poświęcone metodyce nauczania języka polskiego w Azji, a także zainteresowaniom Azją w polskiej literaturze. Wracamy do Warszawy. Na Zamku Królewskim zwiedzający mają okazję zobaczyć oryginalne listy Adama Mickiewicza, które napisał do swojego przyjaciela Antoniego Edwarda Odyńca. Wystawa rękopisów obu pisarzy jest ukazana w Bibliotece Królewskiej. Kim był dokładnie druh Adama Mickiewicza, wyjaśnia dr Monika Myszor-Ciecieląg, kustosz wystawy. Antoni Edward Odyniec był przyjacielem Mickiewicza od czasów uniwersyteckich, gdzie razem studiowali na Uniwersytecie w Wilnie, potem razem podróżowali. Od dokładnie jesień 1829 w 1830 wiosna zwiedzili Włochy, Niemcy, byli w odwiedzinach u Goethego. Z tego właśnie okresu zachował się dzienniczek podróży prowadzony przez Antoniego Edwarda Odyńca. Na jego podstawie w drugiej połowie XIX wieku napisał powieść biograficzną Listy z podróży, co przyniosło mu popularność. Dziś oryginalny dzienniczek znajduje się na wystawie, a w nim własnoręczne wpisy Zygmunta Krasińskiego czy samego Adama Mickiewicza. Specjalnie otworzyłam dzienniczek podróży Odyńca. Tam też są własnoręczne dopiski Mickiewicza. Wystawa jest jednak poświęcona głównie Antoniemu Odyńcowi, jego twórczości i życiu prywatnemu, który obrazuje 15 rękopisów, fotografii oraz rysunków. Zdaniem dr Moniki Myszor-Ciecieląg to postać niesłusznie zapomniana. Jest to postać bardzo zapomniana, wręcz bym powiedziała niedoceniana jako, że nie jako pisarz, ale jako publicysta, tłumacz, widziany przez pryzmat tylko Mickiewicza. I tutaj stąd jego poświęcenie całej wystawy Odyńcowi i jego spuściźnie, która zachowała się w zamku. Częścią spuścizny Antoniego Odyńca są rękopisy autora Pana Tadeusza. Wystawa zatytułowana Ostatni druh Adama Mickiewicza, Antoni Edward Odyniec i jego pamiątki będzie dostępna dla zwiedzających do 21 grudnia w godzinach otwarcia Zamku Królewskiego. Wolontariusze z Grójca zachęcają bezrobotnych i podopiecznych ośrodków pomocy społecznej z małych miejscowości do zakładania przydomowych warzywników. Tak uczą swoich podopiecznych większej zaradności życiowej i dumy z wytworzonej zdrowej żywności. W ramach projektu rodziny otrzymały nasiona i narzędzia do uprawy warzyw, mówi Urszula Pietrzak z wolontariatu Dobre Serce z Grójca. Żeśmy robili cały sezon letni, kronikę tych ogródków, robiliśmy zdjęcia, jeździliśmy, oglądaliśmy, cieszyliśmy się razem z rodzinami, że dzieci rozpoznają warzywa, że mają karteczki na grządkach, że wiedzą, która to jest sałata, która to jest rzodkiewka. Warzywa musiały zostać wykorzystane w kuchni, a ich nadmiar zawekowany lub zamrożony, mówi Anna Głogowska z Radomskiego Banku Żywności. Wierzę w to, że ludzie, którzy są tak zaangażowani w hodowanie tych swoich roślinek, na pewno ich nie będą wyrzucać, na pewno nie będą niszczyć, marnotrawić i na pewno będą wychowywać dzieci w tym duchu, że żywności należy się szacunek, bo się należy. W konkursie wzięło udział 50 rodzin z 2 gmin powiatu grójeckiego. Za rok mają nim zostać objęte rodziny z całego powiatu. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 5 dzień listopada. Na zegarze kwadrans po godzinie 15. Czas na magazyn motoryzacyjny w studiu Mariusz Gzyl. Polskie Radio 24. Magazyn motoryzacyjny. Dziś się rozpoczęły i potrwają do jutra największe, proszę Państwa, w naszym kraju targi, jeśli tak można powiedzieć, największa impreza dedykowana wszystkim, którzy są fanatykami jazdy offroadowej, jazdy terenowej, czy też w końcu jazdy z napędem na 4 koła. Offroad Show Poland trwa do jutra w Warszawie, a ja...
Kopeta, goszczę Mirosława Bugajskiego, który jest już od 5 lat organizatorem tej imprezy. Mirosława Bugajskiego, którego Państwo doskonale znają, chociażby z innej samochodowej wspaniałej imprezy, czyli Auto Nostalgia. Witaj, Mirku, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tym razem coś dla tych, którzy lubią się taplać w Płocku, ale impreza naprawdę niesamowita, bo pod jednym dachem zgromadzono tak wiele atrakcji, że trudno chyba będzie w czasie naszej rozmowy wszystkie je wymienić. Co czeka odwiedzających? Impreza jest imprezą jesienną, to znaczy po zakończonym sezonie wyścigowym, potem ustaliśmy z różnymi instytucjami. Branża ma swoje święto, z jednej strony branża, która raz w roku się spotyka, są starzy znajomi, a z drugiej strony jest to, jak mówię, święto dla fanów jazdy w terenie, ale również fanów jazdy pojazdami 4x4, no bo to trzeba zdecydowanie odróżnić samochody przygotowane do jazdy w terenie, a samochody uterenowione, jeżdżące po prostu po naszym... Czyli tak zwane SUVy. No ale oprócz tego i kłady, prawda? Tak. I auta z klasycznym napędem, i auta, które mogą służyć do jazdy na co dzień, oraz tylko te, które służą wyłącznie do takich dalekich wypraw, jak dookoła Syberii, czy na przykład za rajdzie Paryż-Dakar, bo będzie można spotkać tam się również z uczestnikami imprezy Dakar. Więc to już po raz piąty. Właśnie próbujemy pogodzić te 4x4 z offroadem bardziej zaawansowanym. I jest to naprawdę ciekawa sprawa, jak się patrzy na przekrój poszczególnych samochodów czy stoik, bo mamy tak, mamy kluby. Kluby, czyli fascynaci. Danych marek. Powiedzmy klub Jeepa. Mamy producentów samochodów. W tym roku 5. Wszystkie firmy japońskie plus Mercedes. Mamy branżę small biznesową, czyli mamy części zamienne, jak również sklepy specjalistyczne czy organizujące terenowe wyprawy. No, powiedzmy sobie, to jest coraz większy rynek, chociażby z tego względu, że dziś ten sport pod tytułem wyprawy offroadowe, czy też rajdy offroad robi się coraz bardziej demokratyczny. Robiliśmy zresztą o tym specjalną audycję na antenie, ponieważ takie autko można sobie przygotować za naprawdę już przystępne kwoty, począwszy od tego, że kupujemy używane auto za 10 tysięcy złotych, wkładamy w nie drugie kilka tysięcy złotych, bo byli tu u nas eksperci, którzy się tym zajmują na co dzień i przygotowują takie auta, czyli podnoszą, wkładają to specjalistyczne zawieszenie, wyciągarki i tak dalej, uzbrajają jednym słowem. No i przekonali nas, że takie autko, począwszy od tych najprostszych, najbardziej znanych na rynku, jak chociażby Lada Niva czy Suzuki Samurai, sprawia, że każdy może zacząć się w to bawić. Dlatego tym bardziej cieszy mnie taka impreza, bo podejrzewam, że sporo osób, które przyjdą, będzie to być może ich pierwsze zetknięcie się w ogóle z tym światem. Natomiast przy takim pierwszym zetknięciu niezwykle łatwo o połknięcie bakcyla, o zarażenie się tą offroadową chorobą. No to jest przygoda. Mi się wydaje, że też coraz więcej ludzi jest znudzonych typowym urlopem, leżeniem na plaży przez 2 tygodnie. No nie da się porównać tego z wyprawą, powiedzmy, do Gruzji, czy w Karpaty ukraińskie, czy do Albanii, bardzo modny kraj. I też tam właśnie będzie można zobaczyć auta, które są autami wyprawowymi. Nawet na całą rodzinę. Auta, które mają wszystko. Tak zwane kampery, ale kampery uterenowione. Ogromne wrażenie robią ciężarówki. Ciężarówki, jak wiadomo, są większe, ale taki Manta G4, Manta Karowy, Grzegorza Barana, który można będzie tam obejrzeć, no robi naprawdę zupełnie inne wrażenie, jak człowiek wsadzi głowę za koło i zobaczy, jakie on ma zawieszenie, co tam jest innego. Mamy też jeszcze większy samochód, Man Cat 1, 6x6, samochód Bundeswehry, przerobiony na samochód wyprawowy, no w środku całe mieszkanie. Takimi autami jeździ się do Rosji, jeździ się na Syberię. To jest ten ciężki kaliber, ale są też auta średnie, gdzie rodzina może się pokusić o taki bardzo aktywny urlop. Jako ciekawostkę mogę tylko powiedzieć, że jest legenda polskiego wojska, czyli Lastar 266, kompletnie odrestaurowany. Auto z napędem 6x6, które ma wysokość brodzenia 1,90 m, żeby było jasne. Dzisiejsze auta wojskowe typu MAN, bo takie ma nasza armia na zbrodzeniu, mogą brodzić tylko do 90 cm. Także jak widać, w latach 80. Polska miała bardzo solidne... Nie zapominajmy, Mirku, że przecież Polska miała swój aktywny udział w rajdzie Paryż-Dakar i to w tym prawdziwym, czyli faktycznie z Paryża do Dakaru, bo właśnie stary brał udział w tych wielkich imprezach i samochody z Jelcza obok innych ciężarów
ciężarówek z dawnego bloku wschodniego, bo przecież pamiętajmy, że i Czesi Tatrami też się wyprawiali na Paryż-Dakar i Rosjanie swoimi kamazami, zresztą z sukcesami. Nam aż tak dobrze nie szło, ale to widać, że jest gdzieś kontynuacja tej wielkiej tradycji, a skoro o Dakarze mówimy, to nie możemy zapominać o naszym mistrzu Rafale Soniku, który kładem próbuje po raz kolejny w kolejnej edycji startować. I kiedyś przyglądałem mu się z bliska, jak zdjął koszulę, to muszę ci powiedzieć, że nie ma tam miejsca, które nie byłoby łatane, zszywane, mocowane na śruby. Jest to wielki pasjonat i próbuje z coraz lepszymi efektami. Ja mówię o tym dlatego, że również będzie można przymierzyć się do tego, czy może nie próbować takich przygód offroadowych na kładach. Mamy też właśnie kłady ze stowarzyszenia ATV. Polska jest krajem kładami stojącym. Mamy tutaj dobrych zawodników, aczkolwiek ostatnimi czasy nasi leśnicy się bardzo burzą i coraz mniej jest terenów, gdzie można aktywnie ten sport uprawiać. Myślę, że nie dojdzie zmiany temat do tego, do czego doszło w Niemczech, że Niemcy przyjeżdżają do nas, do Bułgarii, na Ukrainę, bo mają samochody, mają sprzęt, a nie mają gdzie jeździć. No, trzeba nie wylewać dziecka z kąpielą. Wiadomo, że nie można jeździć po lasach szlakami niewytyczonymi, ale kwady są na pewno rzeczą dużo cięższą, tak jak motocykle i samochody. I ja tutaj też jestem pewien podziwu dla ludzi, którzy potrafią na kładzie przejechać Dakar. To jest niewspółmierny wysiłek do samochodu. A propos Dakaru, będzie oryginał Toyota Hilux Kronos, którą w 2014 roku Adam Małysz i Rafał Marton przygotowywali się do Dakaru. To jest tak zwany auto treningowy. Ja mówię, to jest Bowler. Auto brytyjski. Nie tam, bo tam na lotnisko auto może troszkę przestarzało. Dodajmy dla słuchaczy i wiedzy, że to jest przeróbka z klasycznego Defendera, tyle, że nie ma wiele wspólnego, bo to jest auto, które po pierwsze przyspiesza